Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z Wrocławia w trakcie konferencji Majątek bez ryzyka. Moim gościem jest radczyni prawna Marta Pabirowska z kancelarii Oniszczuk & Associates. Lub po polsku Oniszczuk i partnerzy. Tak jest. Dzień dobry. Pani Marto, Fundacja Rodzinna jako inwestor polskich nieruchomości to temat prelekcji, wykładu. Może zanim o samym zagadnienia, które tam będą poruszane. Ja zapytam trochę z innej strony. Fundacja Rodzinna to ostatnio takie hasło dość popularne w Polsce, a ponieważ konferencja jest poświęcona zabezpieczaniu swojego majątku, może nie wyprowadzaniu majątku, żeby też Państwo tego nie mylili z Polski, ale jednak zabezpieczenie siebie na różne warianty, obniżenie kosztów podatkowych. Rozważamy w trakcie dzisiejszego spotkania różne kierunki zmiany rezydencji podatkowej, ich zagrożenia i korzyści. No ale mamy ten temat fundacji rodzinnych. To jest taki nowy twór polski, zrobił się dość popularny. To może zacznijmy od początku. Po co mi fundacja rodzinna? Więc fundacja rodzinna rzeczywiście jest dość popularna. Na koniec 2023 roku zostało około 800 wniosków o rejestrację fundacji rodzinnej złożonych. Dlaczego? Dlatego, że to jest nowe rozwiązanie, które było potrzebne na rynku polskim, ponieważ fundacja rodzinna jest to podmiot, który pozwala na odseparowanie majątku prywatnego od majątku firmowego. Więc jest to dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie naszego majątku prywatnego, naszego inwestycyjnego majątku rodzinnego. Dlatego, że w fundacji rodzinnej tak naprawdę liczą się trzy elementy. Liczy się majątek, liczy się rodzina i liczą się podatki. I jeżeli wśród tych elementów znajdziemy co najmniej dwa takie elementy dla siebie, no to może być to ciekawym rozwiązaniem. Jeśli mamy wypracowany jakiś majątek i mamy rodzinę, no to chcemy zabezpieczyć ten majątek prywatny i nawet gdyby te rozwiązania podatkowe nie do końca były dla nas korzystne, no to chcemy skorzystać z tej fundacji rodzinnej, żeby zarządzać tym majątkiem, żeby go pomnażać i żeby dystrybuować te świadczenia, ten wypracowany zysk na rzecz naszych tak naprawdę najbliższych członków rodziny, zwanych w fundacji rodzinnej beneficjentami. Natomiast jeśli nie mamy jeszcze rodziny, czyli interesują nas tak naprawdę rozwiązania podatkowe, bo Fundacja Rodzinna też oferuje pewne fajne rozwiązania podatkowe, mamy wypracowany jakiś już majątek inwestycyjny, no to to rozwiązanie, jakim jest Fundacja Rodzinna, jest na tyle elastyczne, że możemy z niego skorzystać również, jeżeli nie chcemy tego majątku już przekazywać na rzecz następnych pokoleń. No dobrze, to wszystko brzmi fajnie. Teraz pytanie, kiedy, w jakiej sytuacji powinniśmy taką fundację rodzinną założyć albo poważnie zacząć myśleć o tym, aby taką fundację posiadać, bo oczywiście chcemy się zabezpieczać. No ale teraz tak sobie myślę, słuchając, czym jest taka fundacja rodzinna, kiedy możemy zabezpieczyć, no mamy firmę, chcemy rozgraniczyć. No widzieliśmy różne modele w naszym kraju, przepisywanie na żonę, rozdzielności majątkowe, to różne jakieś takie stare zabezpieczenia typu no jestem prezesem firmy, w zasadzie nic nie mam, tak? Niczym nie odpowiadam, a wszystko załatwiamy rozdzielnością majątkową, przepisuję to na kogoś innego i teoretycznie to funkcjonowało. Teoretycznie. No właśnie, teoretycznie. To jest dość popularne rozwiązanie stosowane, ewentualne ubezpieczenie, na przykład dla zarządu, tak, do określonej kwoty, jeżeli chodzi o odpowiedzialność. No właśnie, to są rozwiązania, które znamy od lat i to od bardzo dawna. Część z nich budzi kontrowersje, gdzie w deklaracjach prezes pokazuje, że generalnie nie ma nic, ale się okazuje, że żona jest milionerem w całej tej sytuacji. No oczywiście teoretycznie zabezpieczyliśmy majątek, ale w praktyce chyba jednak też nie do końca. I ta fundacja rodzinna, czy to nie jest jakiś kolejny ciekawy wybieg nasz krajowy, wykorzystujący na przykład lukę prawną, za którą zaraz być może urzędy się zabiorą, albo ktoś stwierdzi,
tracimy pieniądze, a urząd skarbowy wiemy, że jest mocno agresywny i może zaraz powiedzieć, dokładnie, no ale chwila, moment, no to przecież nie podoba nam się takie rozwiązanie. Przede wszystkim te stare metody nie do końca dobrze działają. Na pewno nie działa dobrze jednoosobowa działalność gospodarcza, spółka cywilna. Jeżeli chodzi o spółkę z o.o., no to jesteśmy w stanie zoptymalizować ryzyko. Natomiast fundacja rodzinna różni się tym od tej spółki z o.o., że stanowi tak naprawdę holding, czyli trzyma ten majątek i odseparowuje go od działalności operacyjnej, którą możemy tak naprawdę prowadzić obok na spółce. Dlatego, że fundacja jest holdingiem, nie powinna i nie jest dedykowana jako prowadząca działalność operacyjną, żeby ewentualnego ryzyka z tej działalności wrażliwej, obarczonej ryzykiem, nie generować do tej fundacji, nie zagrażać majątkowi. Jeśli chodzi natomiast o zestawienie fundacji rodzinnej z zagranicznymi rozwiązaniami, na przykład w zestawieniu z Cyprem, czy po prostu w zestawieniu z fundacją w Liechtensteinie, no to ta fundacja rodzinna rzeczywiście będzie wypadać nieco gorzej. Dlaczego? Dlatego, że ta fundacja rodzinna po prostu znajduje się w Polsce. I więc też cały majątek, który wniesiemy do tej fundacji rodzinnej, wszystkie aktywa, które tam przelejemy w postaci udziałów, właśnie nieruchomości, akcji, papierów wartościowych, wszystko, co tam zostanie wniesione, podlega nadal polskiemu porządkowi prawnemu ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami. No i przede wszystkim tymi konsekwencjami są właśnie te podatki, ryzyka podatkowe, ponieważ tak jak właśnie Pan słusznie zauważył, organy Krajowej Administracji Skarbowej mogą niekorzystnie zinterpretować te podatki fundacji rodzinnej. No i co to dla nas oznacza? Na przykład możemy zostać opodatkowani sankcyjną stawką podatku w wysokości aż 25%, bo na przykład organ Krajowej Administracji Skarbowej stwierdzi, że tą działalność, którą prowadzimy na fundacji rodzinnej, jest to działalność niedozwolona, czyli wykraczająca poza ten zakres, który ustawa wskazuje. Dodatkowo ta neutralność podatkowa fundacji rodzinnej, która jest taka popularna, o której się tyle mówi, nie ma charakteru umowy społecznej, co oznacza, że jeżeli tych fundacji rodzinnych powstanie coraz więcej, jest ich wiele, to tak jak właśnie Pan powiedział, no rządzący, no nie można wykluczyć, że aktualnie rządzący nie będą mieli takiej pokusy, żeby bardziej intensywnie opodatkować tą fundację rodzinną. Nie mamy tej gwarancji. Wszelkie organy, wszystkie urzędy mają łatwy dostęp do informacji o naszej fundacji rodzinnej, dostęp do naszego majątku, czego nie mają właśnie w przypadku takich podmiotów zagranicznych, czyli na przykład właśnie tej fundacji w Liechtensteinie. Sama fundacja w Liechtensteinie, tam ustawa o tej fundacji obowiązuje około 80 lat i nie ma tam znacznych zmian, jeżeli chodzi o przepisy dotyczące podatków. Dodatkowo taka fundacja w Liechtensteinie nie ma też w ogóle podpisanych umów o uznawalność czy wykonywalność wyroków sądów polskich, czy też z innymi krajami. Dlatego jest rzeczywiście trochę bezpieczniejszym, na pewno jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, nie ma co oszukiwać, ale ta fundacja rodzinna, ja o niej dzisiaj mówię właśnie na konferencji, dlatego że w praktyce wiem, że przychodzi do nas wiele klientów, którzy z jakichś powodów nie są, nie mogą, bądź po prostu nie są zainteresowani tworzeniem takich struktur za granicą i wtedy ta fundacja rodzinna może być fajnym rozwiązaniem, może być fajnym wehikułem inwestycyjnym, może być fajnym wehikułem sukcesyjnym na tym poziomie krajowym. No właśnie, bo nie każdy będzie chciał się przenieść. To też z poprzednimi rozmówcami podkreślaliśmy, że żeby to dobrze zrobić, to naprawdę należy zmienić rezydencję podatkową, ale tak, żeby zmienić rezydencję podatkową, to należy zmienić styl życia. Dokładnie. Należy się przenieść, kupić nieruchomość. To jest wyzwanie dla wielu, wyzwanie, które nie każdy chce przecież podjąć. Więc może ta fundacja rodzinna, przynajmniej na razie, dopóki nie ma ich wysypu, no bo historia nas uczy w naszym kraju, że jeżeli czegoś jest za dużo albo robi się popularne, to zawsze znajdzie dokładnie się ktoś, kto w końcu powie, chwila, moment, trzeba to policzyć i ile my na tym pieniędzy tracimy, tak? Tak? A skoro tracimy, to dlaczego mielibyśmy my na tym nie zarabiać? To może nie jest zarzut, ale to sama historia naszego, co by jednak nie mówić, młodego, demokratycznego kraju po 89 roku. Mamy jeszcze trochę sporo do nadrobienia i każdy jeszcze chce się u nas dorobić w jakiś sposób. To zainteresowanie fundacjami nadal jest.
Tak. To może być pierwszy krok na przykład do tego, aby spróbować alokować swój majątek, trochę inaczej go zabezpieczyć, po to, aby w perspektywie czasu pomyśleć, to może jednak faktycznie zmienić rezydencję podatkową. Tak, to może być pierwszy krok, natomiast no zawsze taką daną sytuację klienta no należy skonsultować i do takich konsultacji zapraszamy, bo ta decyzja musi być świadoma. Często jeżeli klienci od nas słyszą porównanie tej fundacji rodzinnej do na przykład tej fundacji w Liechtensteinie i widzą, że te koszty są podobne, a ryzyko jednak, te ryzyka podatkowe, które występują w fundacji rodzinnej, no są no bardzo, mogą być bardzo niekorzystne i przynieść bardzo niefajne skutki, jeśli chodzi o nierozważny transfer do naszego majątku, no to rzeczywiście uderzają z kolei w kierunku zmiany rezydencji albo właśnie stworzenia chociażby tej fundacji w Liechtensteinie. Kończąc wątek fundacji rodzinnych, dla kogo i na jakim etapie należałoby się zainteresować? Ja lubię pytać zawsze o próg wejścia i pewnie to też jest często pytanie, które się pojawia. Okej, dobrze, to znaczy w którym momencie albo jak duże podatki muszę płacić, albo jak duże pieniędzy muszę oddawać, żeby interesować się takimi rozwiązaniami, bo to jest pewnie jakieś takie pytanie, no dobrze, no to nie wiem, mam przychód rocznie, kwota X, Y, Z i czy to już jest ten moment, że mi się to już zaczyna bardziej opłacać, czy to jest na zasadzie pójdę za trendem, będę modny, sąsiad ma to, ja też sobie założę fundację rodzinną i będziemy tacy fajni wszyscy. Czy jest to już faktycznie policzone, że jak przychodzą, macie Państwo kontakt z klientami i mówicie, szanowni Państwo, jeżeli przekroczycie pewną granicę, wtedy tak, proszę poważnie zastanowić się. Okej, więc przede wszystkim trzeba powiedzieć, że każda działalność wiąże się z jakimś ryzykiem. I prędzej czy później to ryzyko powstanie. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli prowadzimy taką działalność wrażliwą, która jest obarczona dużym ryzykiem, to powinniśmy pomyśleć o zabezpieczeniu tego swojego majątku prywatnego, rozdzielenie tego majątku prywatnego od majątku firmy. To jest bardzo ważne, więc jakbym miała odpowiedzieć, każdy moment jest dobry, żeby pomyśleć o zabezpieczeniu siebie. Tak naprawdę ochrona majątku jest standardem w każdej rozwiniętej gospodarce. I ta fundacja rodzinna jest nam, takie rozwiązania nam są potrzebne w Polsce, w naszym kraju. Wiadomo, wymagałyby jeszcze trochę pracy, wymaga ta ustawa trochę pracy, jeśli chodzi o te rozwiązanie, które oferuje, ale takie rozwiązania są nam w Polsce potrzebne, bo na Zachodzie jest to standardem, że wnosi się udziały do jakiegoś rodzinnego trustu, czy się zabezpiecza swój majątek. Jeżeli chodzi o fundusz założycielski fundacji rodzinnej, to jest minimum 100 tysięcy złotych. I ten fundusz możemy wnieść tak naprawdę jedną nieruchomością, którą posiadamy. Natomiast tutaj trzeba uważać na wszystkie ryzyka podatkowe, nie tylko te interpretacje organów Krajowej Administracji Skarbowej, ale również na takie ryzyka, powiedzmy, mamy swój dom, mamy swój lokal mieszkalny, który, w którym mieszkamy, swobodnie tym lokalem dysponujemy, to nie powinniśmy go może wnosić do fundacji rodzinnej. Dlatego, że to z kolei będzie uznane za świadczenie niepieniężne wypłacane na rzecz beneficjentów przez fundację i takie coś już będzie opodatkowane. 15% fundacja rodzinna będzie musiała opodatkować za to, że nam tak naprawdę wynajmuje lokal mieszkalny, dom, w którym mieszkamy, więc chcieliśmy zrobić dobrze, chcieliśmy zabezpieczyć ten majątek prywatny, ale nie do końca to wtedy wychodzi dobrze, jeżeli tego świadomie nie zaplanujemy, jeżeli nie skonsultujemy tego ze specjalistą, no to możemy naprawdę przysporzyć sobie tylko i wyłącznie dodatkowych kosztów i podatków. Jeżeli zrobimy to świadomie, jeżeli to skonsultujemy, to naprawdę możemy zaoszczędzić na tym i możemy zabezpieczyć swój majątek prywatny, tak naprawdę swój biznes na następne pokolenia. Każda okazja ma swoje pułapki. Dokładnie. Jest ich wiele. I mówi się, że okazja czyni złodzieja. I teraz tak. Zabezpieczam swój majątek, tak? Może to jest skrajny scenariusz, ale widzę pewne zagrożenie i niebezpieczeństwo, na przykład dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy widzą na przykład możliwość wyprowadzenia czy zabezpieczenia swojego majątku na wypadek nieudanego kontraktu albo wręcz no, próby oszukania na przykład swoich kontrahentów i okazuje się, że taka firma, którą prowadzi taki biznes, staje się niewypłacalna, tak? No i teraz, czy taka osoba, która posiada fundację rodzinną
jest w tym momencie nietykalna i nie odpowiada majątkiem. To bardziej jest pytanie od strony, chciałbym wejść w relacje biznesowe, sprawdzam sobie na przykład tą firmę i się okazuje, że firma jest w jakimś stopniu, ma swój własny kapitał, natomiast ewidentnie zarządzający tym biznesem, tym przedsięwzięciem, jakkolwiek to nazwiemy, posiadają swoją fundację. Wiemy, że są to ludzie bardzo zamożni. Wszystko jest alokowane gdzieś indziej. No i teraz ja nie wiem, czy ja mogę zaufać takim ludziom, żeby robić z nimi interesy, czy nie. No bo jaką ja mam gwarancję, że jak coś pójdzie nie tak, to ja na przykład odzyskam swoje pieniądze. Nie ma takiej gwarancji. No to znaczy, fundacja rodzinna absolutnie nie jest sposobem na ucieczkę z majątkiem przed istniejącymi długami. Tutaj wierzyciele też nie mają problemu, żeby w stosunku do fundacji rodzinnej złożyć skargę pauliańską. Natomiast fundacja rodzinna może być ciekawym sposobem na ochronę naszego majątku prywatnego, który już tam przelejemy do fundacji rodzinnej i zabezpiecza ten nasz majątek przed ewentualnymi przyszłymi zobowiązaniami. Czyli te zobowiązania, które powstały przed założeniem, no to fundacja oczywiście będzie odpowiadać solidarnie z fundatorem za te zobowiązania, natomiast po założeniu fundacji, jeżeli takie zobowiązania rzeczywiście powstaną, no to to już nie jest majątek tej spółki, powiedzmy, w której fundacja ma udziały. To jest majątek fundacji. Fundacja ma odrębną podmiotowość, ma odrębny majątek, którym zarządza. Czyli wchodząc w interesy z drugiej strony, należy zachować czujność i sprawdzić chociażby, czy mamy jakieś zabezpieczenie do na przykład umowy, którą mamy zrobić, bo do tego zmierzało trochę moje pytanie od spodu, no bo mówimy fundację, tak, zabezpieczamy, no to ja zabezpieczam, ale no dobrze, no ale co z drugiej strony, tak, co z ludźmi, którzy mają współpracować z takimi osobami, jak one się mają czuć bezpiecznie, na przykład powierzając swój kapitał albo zlecając takiej firmie czy podmiotowi wykonanie usługi, która kosztuje kilkaset tysięcy złotych, ta usługa nie została wykonana, w czym się okazuje, że firma jest niewypłacalna, no ale no, dlaczego? No ma fundację, tak? Więc pieniędzy nie ma i generalnie jest problem. No tutaj trzeba pomyśleć zawczasu i dobrze skonstruować umowę, dobrze zabezpieczyć wypłacalność jakiegoś danego... Czyli pojawia się kolejny wątek do umowy, tak, do stworzenia i zabezpieczenia takiej umowy, na który wcześniej nie musieliśmy zwracać uwagi. Jak możemy zweryfikować, czy dana firma czy przedsiębiorca jest powiązany, czy ma fundację rodzinną? Czy jesteśmy w stanie to sprawdzić? Jesteśmy w stanie sprawdzić, kto posiada udziały w spółce, wchodząc w KRS, który jest jawny. Musimy nauczyć się czytać ze zrozumieniem. Tak, no niestety trzeba. Przed podpisaniem umowy, do tego Państwa również zachęcamy. Czytamy umowy, konstruujemy je w sposób właściwy. Nie, oczywiście konsultujemy i sprawdzamy KRS. Radczyni prawna Marta Pobierowska-Oniszczuk & Associates była moim Państwa gościem z Wrocławia, z konferencji Majątek bez ryzyka. Umowy również, oby takie były. Dziękujemy za uwagę, do widzenia. Dziękuję bardzo, do widzenia. Partnerem programu jest spółka M-Food S.A., największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata.